Szanowni Państwo, nazywam się Sławomir Dębski, jestem grudziądzaninem od kilku pokoleń. Pracuję jako wykładowca na jednej z grudziądzkich uczelni. Wykładam politologię, a specjalizuję się w samorządności. Dzisiejsze spotkanie w ramach cyklicznych spotkań Grudziądzan Rozmowy o poświęcone będzie samorządowi i zagrożeniom, jakie w nim występują. Materiały, które pozwoliły na realizację i przygotowanie treści, które Państwu przekażemy, stały się elementem uzyskanych informacji w wyniku licznych wywiadów z mieszkańcami Grudziądza, spotkań z radnymi miasta Grudziądza, spotkań inicjowanych przez różne podmioty występujące w naszym mieście. Udało nam się wyodrębnić kilka podstawowych problemów, które uznaliśmy za pytania. Udzielając na nie odpowiedzi, rozpoczniemy od informacji dotyczącej środków i możliwości ich uzyskiwania z Unii Europejskiej na rzecz budowy infrastruktury. Uruchamianie takich środków następuje poprzez dokonanie wkładu finansowego z budżetu państwa, następnie uzyskanie zwrotu wraz z częścią nadpłaty, jeżeli programy zostaną zaakceptowane w Unii i fundusze zostaną tam uruchomione. Uruchamianie środków realizuje się na terenie kraju drogą dyspozycji ministerialnych określonych czasowo. Poza tym środki unijne nie są przyznawane w całości, zwykle posiadają margines, który nazywamy wkładem własnym. Tym wkładem stają się zazwyczaj kredyty bankowe, różnie oprocentowane i bywa długoletnie, które stanowią obciążenie finansowe dla podmiotu zaciągającego dług, czyli dla konkretnego urzędu. Istnieją regulacje dotyczące finansowania takich przedsięwzięć przyjęte w formule ogólnej jako nieprzekraczalne kryteria. W ocenie autorytetów zawyżone i mogące dzięki błędnej interpretacji finansowej prowadzić do skutków odmiennych od oczekiwanych. Tym bardziej, że zdarzało się, iż ukrywając prawdziwą wielkość zadłużenia, przenoszono je w różny sposób na zależne jednostki budżetowe. Aby dług został spłacony, w poddanych badaniu miejscowościach najczęściej podwyższano społeczeństwu opłaty za usługi miejskie. Ta sytuacja staje się niekomfortowa dla mieszkańców przez długie lata, nakładając na nich dodatkowe obciążenie finansowe. Jeśli infrastruktura jest absolutnie konieczna, to jej budowa mająca znaczenie dla mieszkańców i jej obciążenia są akceptowane. Nasuwa się pytanie, co dzieje się, gdy bez konsultacji z mieszkańcami podejmowane są decyzje i realizuje budowę infrastruktury niekoniecznej dla mieszkańców, a powodującej wzrost obciążeń finansowych. Tak jak w przykładowej Portugalii. Przeinwestowanie w infrastrukturę spowodowało poprawę jej stanu, ale zmniejszyło się tym sposobem możliwość przyszłego korzystania z funduszy na tworzenie miejsc pracy lub na inne cele społeczne. W ten sposób ograniczono możliwości zatrudnienia na długi okres czasu, a budowy nie służyły rozwojowi, tylko go spowolniły, a może się stać, że go wykluczą, będąc tak zwaną niedźwiedzią przysługą. Porównując z innymi, dzieje się to zawsze tam, gdzie nie ma pomysłu na inwestora lub na inicjowanie działań gospodarczych, albo gdy odrzuca się współpracę na demokratycznych zasadach ze społeczeństwem, mimo takiego obowiązku prawnego. Prowadzący liczne badania w tym zakresie w Polsce, Europie i poza, ujawnili mechanizm, że im większe istnieją problemy z bezrobociem, tym większe zainteresowanie urzędników prowadzeniem i realizacją różnych budów i remontów. Ujawniono wielokrotnie, że za nimi kryje się zjawisko korupcji. Zwykle dzięki przetargom, które, gdy chodzi o budowę dróg lub remonty budynków albo ich ocieplanie, dotyczą niemałych kwot kształtujących się procentowo w ilości od 5% do 10% całej wartości zadania
przetargowego. Po takiej transakcji, aby wprowadzić pieniądze na rynek, najczęściej dokonywano zakupu nieruchomości we własnym imieniu lub na rzecz rodziny. Dokonując sprawdzeń, ujawnia się, że w okresie kadencji urzędnik wraz z rodziną uzyskali liczne nieruchomości, spłacając je w ratach. Zdarzają się też inne, mniej zbadane metody wprowadzania takich funduszy na rynek. Okazuje się, że urzędnicy w takich miejscowościach zainteresowani byli zwykle możliwością szczególnie budów i remontów. Fakt tworzenia zatoru finansowego, obciążeń dla mieszkańców i wieloletniego braku możliwości z tego tytułu wprowadzenia jakiegokolwiek programu wsparcia rozwoju potencjału gospodarczego usprawiedliwiali właśnie zaangażowaniem w tworzenie tego potencjału realizowanym przez siebie wymienionym sposobem. Czyli najprościej, wydatkując pieniądze publiczne bez uzgodnień i wbrew społeczeństwu oraz informacji od przedsiębiorców, stworzyli nadmierne długi na rzecz uzyskania procentu z prowizji od zmuszanych do jej płacenia pracodawców. Jako następny problem wyodrębniliśmy postępowania i zachowania urzędników w zespole. Okazuje się, że w zespole zachowują się oni odmiennie niż indywidualnie. Potwierdza się stereotypowa przypowieść: jeśli wejdziesz między wrony, będziesz krakać jak i one lub usuną cię. W konsekwencji ujawnia się problem polskiego życia, którym staje się działalność tzw. klik. Wyodrębniono je jako małe, nieformalne grupy charakteryzujące się wspólnotą interesów, celem działania sprzecznym z ogólnie przyjętym systemem wartości i norm oraz dążenie do osiągnięcia korzyści cudzym kosztem. Układy takie organizują się nie tylko w dziedzinie życia gospodarczego, znane są z historii i współcześnie, np. dworskie, salonowe, towarzyskie. Badania nad ich mechanizmem działania w życiu doprowadziły do wykazania związków między formalną strukturą przedsiębiorstwa i instytucji, a zadaniem w niej pełnionym. Grupa wykorzystuje w swojej działalności istniejącą strukturę zarządzania i kontroli. Zaobserwowano, iż w szerokim zakresie wykorzystywano istniejący system kontaktów służbowych. O przystąpieniu do niej decydowały rozmaite przyczyny. Niektóre z nich tkwiły w pozycji i roli jednostki w środowisku, w którym układ się zawiązał. Z analizy materiałów dotyczących działalności takich układów wynika, że wiele osób przystąpiło do nich, aby pozyskać ich przychylność i poparcie. Inna grupa przyczyn tkwi w samym układzie, jego poczynaniach, metodach działania i ich konsekwencjach. Bywało szantażem i groźbami zmuszano ludzi, na których zależało, do włączenia się w działalność. Bazując na formalnej strukturze służbowej, uzyskiwano z reguły znaczną decyzyjność i szerokie możliwości manipulowania dla realizacji swoich celów, uzyskując na przykład wpływ na decyzje kadrowe, zwalniając z pracy osoby niewygodne. Motywem ich działalności były najczęściej zysk ekonomiczny, a nie był to motyw jedyny. I tu odpowiadamy na część pytania pierwszego. Zawsze jest to praca zespołowa, nie ma osiągnięć indywidualnych. Ujawnia się przy tym także liczną współpracę urzędników z funkcjonariuszami instytucji mających zapewniać bezpieczeństwo społeczeństwu od takich zagrożeń, np. policji i wymiaru sprawiedliwości, gdzie pomimo wpływu licznych informacji nie stają się one elementem sprawdzeń i postępowań, a bywa, że stają się ogniwem zacieśnienia więzi i integrowania się biorących w procederze udział na rzecz podziału zysków, za zatajenie lub zmanipulowanie postępowania, zwykle wtedy, gdy musi być ono przeprowadzone w wyniku społecznych wystąpień. Innym problemem stała się sytuacja braku zaangażowania urzędników w możliwość realizacji programów na rzecz mieszkańców w różnych sferach
życia poza sferą budowy infrastruktury. Na ten problem udzielono odpowiedzi wcześniej. Jednak, jak dowodzi praktyka, rzeczywistość samorządowa posiada wiele luk i możliwości działań społecznie szkodliwych. Bywa, że mimo to ocenianych pozytywnie przez mieszkańców. Infrastruktura podoba się, ma estetycznie pozytywny odbiór, budynki po remoncie stają się bardziej przyjazne, stają się też elementem promocji poszczególnych osób w kampaniach wyborczych. Zdecydowanie najważniejszym staje się w naszej ocenie wybór kadr. Odnosząc się do przejmowania funkcji i stanowisk w badaniach, obserwacja menedżerów poprzedniego ustroju zmusiła do wprowadzenia kategorii menedżerów tzw. partacza, który nie jest profesjonalistą, a pełni funkcję zwykle z wyboru publicznego lub został powołany na stanowisko z powodów, które z zarządzaniem i jego wynikami nie mają nic wspólnego. Nie planują oni swojej kariery na osiągnięcie pożądanych wyników, ale na kultywowanie układów. Przede wszystkim koncentrują uwagę na tym, jak się ustawić, kiedy nie można ukryć skutków niekompetencji. Zwykle nie posiadają kwalifikacji, nie chcą ich uzupełniać ani niczego się uczyć. Można ich rozpoznać i po tym, że nie potrafią i nie chcą słuchać, tylko mówić. Ważne są dla nich wyłącznie korzyści z zajmowanego stanowiska. Przykładem wartości najwyżej cenionych przez partacza były w poprzednim ustroju Polski dewizy zaoszczędzone na służbowej delegacji i prezenty, wobec których wyniki negocjacji wielomilionowych kontraktów nie miały znaczenia. Głównym przedmiotem ich uwagi były także przysługi wyświadczane wpływowym osobom lub grupom, które mogły się zrewanżować albo mniejsze lub większe nielegalne przedsięwzięcia na tzw. boku. Mentalność partacza pozostaje ciągle żywa. Można się na nią natknąć w firmach państwowych lub kontrolowanych przez państwo, tam gdzie zarządzają polityczni nominaci. Taka osobowość często charakteryzuje też urzędników samorządowych i funkcjonariuszy publicznych. I rzeczywiście zdarza się, że w niektórych miastach wykorzystując podstępne metody i nakłanianie do zmian formacji politycznych lub innymi sposobami, doprowadza się do uzyskania większości w Radzie oraz w Komisji Rewizyjnej, a wtedy pomysły na przykład prezydenta, burmistrza lub partyjnych władz realizowane są bez zastanowienia i konsultacji, poza wszelką kontrolą, co zawsze pociąga za sobą szkodę dla mieszkańców, a niewielki w sumie zysk dla uczestników procederu. Stwierdzono także występowanie psychologicznego mechanizmu, w którym, jeśli działania uznaje się za zgodne z prawem na podstawie własnej wiedzy lub doradztwa, nawet gdy tak nie jest, praktycznie może to prowadzić do realizacji zadań od szkodliwie niewiele odczuwalnych dla społeczeństwa do ekstremalnie szkodliwych. Działania zmawiających się urzędników bywały krótkotrwałe, natomiast egzekwowanie prawa przez społeczeństwo, wielokrotnie poprzez odwołania i sądy, aż po trybunały międzynarodowe, mogą trwać wiele lat. Poniesione straty nigdy ze względów czasowych i dodatkowo z tym związanych kosztem społecznie nie zostają skompensowane. Będąc organizacjami społecznymi, pozarządowymi i politycznymi, stanowczo sprzeciwiamy się korupcji, stanowczo występujemy przeciwko płaceniu przez przedsiębiorców tzw. haraczu przetargowego. Jesteśmy także przeciwni marginalizowaniu społecznej opinii mieszkańców oraz przedsiębiorców w całym kraju. Jak wynika z badań dotyczących korupcji w sferze publicznej na świecie, opublikowanych obecnie za 2013 rok przez organizację Transparency International, Polska znajduje się na 38. miejscu, zaraz za Tajwanem i Brunei. Jeśli chodzi o nasze kochane miasto Grudziądz, wiemy, że społeczeństwo ponosi i poniosło wiele szkód
związanych ze złym zarządzaniem, wobec czego będziemy podejmować działania na rzecz wsparcia eliminacji wszelkich zjawisk społecznie szkodliwych, a w tym negowania i eliminacji reguł demokratycznych z życia społecznego. Apelujemy przy tym do przedsiębiorców, iż podejmiemy się doprowadzenia do zainicjowania przez wszystkie organizacje przedsiębiorców w mieście wspólnego porozumienia na rzecz powołania zespołu reprezentantów z możliwością delegowania do współdecydowania o działaniu w zakresie gospodarczym przez naszych wybrańców w urzędach, do czego przedsiębiorcy mają szczególne prawo z mocy zapisów samorządowych obowiązujących w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć sytuacji mających miejsce w innych, zbadanych już miastach, apelujemy o prowadzenie sprawdzeń i kontroli przetargów oraz wszelkich działań finansowych urzędów zgodnie z treścią ustawy do informacji publicznej, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości o natychmiastową interwencję na rzecz zmniejszenia strat społecznych. Na zakończenie wszystkim mieszkańcom Grudziądza i nie tylko składamy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego nowego roku, zapraszając na następne spotkanie Grudziądzan Rozmowy.